Zapraszam cię do mojego podcastu, gdzie mówimy dzisiaj z Krzyszkiem Głowackim o tym, w jaki sposób skutecznie słuchać. I to zarówno o tym, w jaki sposób skutecznie słuchać w warunkach biznesowych, czyli na przykład podczas spotkań sprzedażowych, jak i w jaki sposób skutecznie słuchać w warunkach domowych, czyli na przykład dzieci, które opowiadają ci o sprawach, których dla nich są odkryciem, na miarę odkrycia Ameryki, a dla ciebie są sprawą oczywistą. I teraz jak to zrobić, żeby nie być zniechęconym, a jednocześnie Pokazać tym dzieciakom, że to, co oni mówią, jest dla ciebie dobre, nowe i ważne. Zapraszam! Cześć i dzień dobry. Dziś zaprosiłem specjalnie dla Was Krzyśka Głowackiego. Krzysiek, jeśli jeszcze nie wiecie, co by było trochę dziwne, jest specjalistą od spraw słuchania. I to jest ciekawe, bo wydawać by się mogło, że słuchanie to taka rzecz oczywista i każdy to umie trochę, jak wiecie, z piłką nożną w Polsce. I owszem, tak jest, każdy słuchać umie, natomiast za chwilkę okaże się, że na zupełnie innym poziomie głębi. Cześć Krzyśku. Cześć, witaj, witajcie. Jak to jest Krzyśku, powiedz mi z tym słuchaniem, czy to faktycznie jest takie proste i wszyscy to umiemy, czy może jest to jednak um, taka, wiesz, odrobina magii w tym wszystkim? Wiesz co, ja mam takie, no, kiedyś usłyszałem coś takiego, że po to mamy po pierwsze dwoje uszu, a jedne usta, żebyśmy dwa razy więcej słuchali niż mówili, ale z drugiej strony y, usta możemy zamknąć, a uszu już nie bardzo, w związku mm -hmm. z czym rzeczywiście jest tak, że tego słyszenia zamknąć się nie da, a jednocześnie moim zdaniem y, jest różnica między słyszeniem a słuchaniem i trochę... Y, Tutaj myślę sobie, że nie każdy słuchać potrafi, mhm. a jednocześnie to jest taka umiejętność, której można się nauczyć. Okej, okay. ale powiedz mi, jakbyś mógł. To, to mnie zaciekawiło za to, co powiedziałeś, różnica między słyszeniem a słuchaniem. Jak ty to definiujesz? No właśnie, pomyśl sobie, jak często masz do czynienia z ludźmi, którzy rzeczywiście potrafią słuchać, i y, jeśli nas słuchacie, to pomyślcie sobie, kiedy macie takie poczucie tego, że rzeczywiście jesteście wysłuchani. Nie? Jak często, jak wiele osób to potrafi. Mam wrażenie, że żeby y, słyszeć, to my tak naprawdę nie musimy nic robić. Natomiast, żeby słuchać, my w dużej mierze musimy przestać coś robić. Nie? No. Trochę wyłączyć swój taki dialog wewnętrzny, trochę wyłączyć swoją taką tendencję do tego, żeby od razu przygotowywać na przykład swoją odpowiedź na to, co ktoś mm -hmm. mówi. Nie? A skupić się tylko i wyłącznie na tym, żeby. I tutaj znowu będzie zależało to trochę od celu, który chcemy osiągnąć. Nie? Bo jeśli słuchamy, jakby w takim celu, żeby zebrać informacje, to właśnie skupić się na tych informacjach, ale możemy też słuchać bardziej dla tej drugiej osoby, po to, żeby ona się dobrze czuła, żeby ona miała poczucie zrozumienia. No i wtedy też, jakby włączamy się trochę w inny typ słuchania. Nie? Czyli słuchamy bardziej z nastawieniem tego żeby to komuś coś dać, żeby to hmm. ktoś czegoś doświadczył, niż po to, żebym ja zaspokoił tylko i wyłącznie swoją ciekawość. Hmm, Okej. Okay. I, I teraz, jeśli dobrze rozumiem, ten tryb słuchania, o którym mówisz, chyba wyklucza to, że my słuchając drugiej osoby, bierzemy telefon, skrolujemy go, aha, aha, tak, tak. Mm -hmm. to, nie wiem, jak ty masz, natomiast mnie szalenie irytuje, gdy próbuję z kimś porozmawiać, a ten ktoś grzebie w tym czasie w telefonie. To no, tak, jest powszechne. No... Tak, to jest jakby jedna z takich rzeczy, która jest pewną przeszkodą. Pewnie możemy nawet nie grzebać w telefonie, ale i tak gdzieś tam myślami być obecnymi gdzie indziej. I myślę sobie, że ten szum informacyjny, to czego my doświadczamy na co dzień, że tych informacji dostajemy całą masę i tak naprawdę karmimy swój mózg i swój umysł, nie wiem, setkami informacji, czy jak nie tysiącami. To sprawia, że my no, stymulujemy go w jakiś sposób. Nie? I słuchanie na poziomie takim głębokim, tej osoby tylko i wyłącznie, jakby sprawia, że możemy czuć się też trochę niewygodnie, nie? że mm -hmm. może być nam trudno się skupić przez dłuższy czas, bo tych bodźców jest po prostu za mało. I na przykład robimy to, co ja robię teraz, czyli przerywamy. Tak, tak, bo wiesz, bo ja ostatnio widziałem, słyszałem, czytałem i wchodzimy z naszym doświadczeniem jakimś, którym chcemy się podzielić, żebyśmy z kolei my byli w centrum zainteresowania, tak? No. Trochę tak i to sprawia też, że jakby to pokazuje też często taką naszą tęsknotę za byciem wysłuchanym, nie? Że jakby, że to jest nam potrzebne po prostu, żeby ktoś nas słyszał, bo um, ja lubię mówić coś takiego, że w momencie, kiedy ktoś nas słucha, kiedy my kogoś słuchamy też, to dajemy sobie wzajemnie uwagę, nie? Mm -hmm. A Jak ja, to zobiektywizować, kiedy... powiedzmy? Bo wiesz, ja to no mimo wszystko inżyniersko do, do życia staram się podchodzić. I teraz mhm. Ty mówisz, mam poczucie, że jestem wysłuchany, a ja z kolei mam poczucie, że nie mam pojęcia, o czym Ty do mnie rozmawiasz. Jak, no. jak to można, wiesz, zobiektywizować, czy człowiek jest wysłuchany? Może inaczej, czy czuje się wysłuchany, czy też nie? No właśnie, kiedy ktoś ci daje, kiedy ktoś Cię słucha, kiedy daje Ci swoją uwagę, to mam poczucie, że Ty się czujesz ważny. Mhm. Nie? I nawet ten źródło słów, uwaga, ważność, gdzieś tam się na siebie nachodzi. I teraz myślę sobie, że jeśli czujesz się w rozmowie ważny, jeśli czujesz, że to, co mówisz, jest ważne dla drugiej osoby, to wtedy myślę, że masz doświadczenia bycia wysłuchanym. Super. Bardziej mnie interesuje mimo wszystko w drugą stronę. Czyli ja rozmawiam sobie z tobą i ty do mnie coś mówisz. To ja jestem w jakiś sposób w stanie sprawdzić, czy ty czujesz się wysłuchany, czy nie? Bo ja załóżmy mogę dokonywać wszelkich starań z mojej strony, żeby wysłuchać się aktywnie, wydaje mi się, że robię to dobrze. Natomiast ty, ty z kolei możesz uważać, kurde, co za koleś nawet mi nie odpowiedział. Nie? nie kiwnął głową, nie wiem, nie zamachał uszami. Czy ja mam jakieś obiektywne przesłanki, po których mogę stwierdzić, dobra, ta druga osoba czuje się przeze mnie wysłuchana. Nie? Albo coś jest nie tak i powinienem dopytać, co mógłbym robić, żeby, żeby było lepiej. Myślę sobie, że jednym z takich rzeczy, które może Ci w tym pomóc, jest to, w którą stronę ta rozmowa idzie. Nie? Czy ktoś idzie dalej w swojej opowieści, czy jakby idzie głębiej, czy podąża jakby z jednej strony za Twoimi pytaniami, ale też pytanie, czy Ty swoimi pytaniami podążasz za tym, czego ona potrzebuje? Nie? Dobra, czekaj, jesteś... to ja ci wejdę w słowo znowu. Mm -hmm. <laughs> Czyli to jest, jeśli dobrze rozumiem, trochę tak, że nie powinniśmy podejść do rozmowy z pewną agendą. Znaczy, no dobra, ja bym chciał, abyśmy z tej rozmowy wyciągnęli wnioski XYZ. No bo jeśli. Takie mam założenie, to ciężko podążać z kolei za tym tokiem rozumowania drugiej osoby, tak? No bo ty mówisz, czy pytaniami pogłębiam wypowiedź drugiej osoby, a mm -hmm. to oznaczałoby mi, że mnie faktycznie interesuje, gdzie on chce dojść, ten mój rozmówca. Natomiast jeśli mam w... jakąś agendę mm -hmm. przygotowaną i chcę, żeby ta rozmowa poszła w moim kierunku, no, to, no właśnie, czy to zaprzecza kompletnie słuchaniu, czy to jest w ogóle jeszcze inny level prowadzenia rozmów, abyśmy... W momencie, gdy prowadzimy rozmowę, ma druga strona czuć się wysłuchana, a z trzeciej strony ja bym chciał osiągnąć tutaj swoje cele. Okej. Okay. No, no i właśnie o tych celach, bym od tych celi bym zaczął, nie? Mhm. Dlatego, że to jest pytanie, z jakim celem wchodzisz w rozmowę. I teraz mhm. rozmawiamy tutaj. Mam wrażenie, że ty masz jakąś agendę na tę rozmowę, tak jak zresztą przed chwilą rozmawialiśmy, nie? Że, mhm. że jakby o pewne rzeczy chcesz zapytać. No ale jednocześnie w momencie, kiedy coś cię zainteresuje. To Ty dopytujesz o to, to nie jest kwestia listy pytań, którą masz, nie? I teraz być może, jak zobaczysz, że coś dla mnie jest ważnego, nie? I tutaj emocje są takim silnym wskaźnikiem tego, że dla kogoś, dla tej drugiej osoby, to coś jest ważne. To za tymi emocjami warto pójść, jeśli chcemy dać tej drugiej stronie takie poczucie bycia wysłuchanym, bo emocje są zawsze takim znakiem tego, że tam się coś ważnego dzieje, nie? Dobra, ale patrzę sobie na Ciebie, prawda? Mm -hmm. Ty jesteś dość spokojny, mówisz głosem, który jest taki, no nie wiem, czy można tak powiedzieć, wyćwiczony, natomiast wiesz, no w miarę spokojny, nie emocjonujesz się jakoś zbytnio. To jak ja mam pójść za Twoimi emocjami i zobaczyć, że dla Ciebie jakiś tam obszar tej rozmowy na temat słuchania jest ważny, a jakiś inny jest mniej ważny, nie? Ja jestem człowiekiem, o, wiesz, o empatii minus 17, nie umiem. Dać jakąś wskazówkę. No właśnie, tych emocji jeszcze nie ma, nie? ale mhm. prawdopodobnie dlatego, że nie mówimy jeszcze o rzeczach, które mnie personalnie dotykają. Nie, mhm. nie wiem, czy jeszcze, czy w ogóle, a nie? ale jakby na razie słuchasz dla siebie, po to, żeby wyciągnąć informację. Mhm. Mhm. Okay. Ja rozpoznaję, że mnie słuchasz po tym, że dopytujesz, nie? dopytujesz o rzeczy dla siebie ważne. Natomiast, A to czy jest ja dla to... ciebie ważne, że ja się pytam o to, co jest dla mnie ważne? Wiesz co, ja się wtedy dobrze czuję z tym, że ty y, jakby dopytujesz o te rzeczy, bo czuję, że moja wiedza czy to, co chcę powiedzieć, jest dla ciebie cenne nie? Mm -hmm. i chcę to dać. I to mm -hmm. jest jakby super. Ja się wtedy, wiesz, czuję ważny na, na zasadzie tego, że, no, że to po prostu jest cenne. Okej, okay, czyli czujesz się ważny, wysłuchany, nie wiem, doceniony To są tego typu elementy? Y, tak, myślę, że tak. Natomiast nie ma jeszcze, wiesz, y, słuchasz cały czas dla siebie w kontekście zyskania informacji, nie? jakbyśmy rozmawiali o czymś, co dla mnie będzie personalnie ważne. Ja bym Ci zaczął mówić o, nie wiem, jakichś ważnych sytuacjach dla mnie, mm -hmm. zobaczyłbyś, że zaczynam, wiesz, płakać i tak dalej, nie? Wyruszać się, <laughs> nie wiem, albo jestem mocno wkurzony, bo to jest też sygnał tego, że tam są jakieś emocje. No i teraz masz wtedy wybór, czy pójdziesz za tym, co dla mnie jest ważne... Nie? Za tymi emocjami, za wkurzeniem, za złością. Um, czy skupisz się dalej na tym? OK, następne pytanie z listy. Mm, Okej, okay. czyli albo jestem dziennikarzem z listą pytań, prowadzę ankietę, albo faktycznie chcę się dowiedzieć. I teraz, no właśnie. E Przejdźmy teraz płynnie do, do tego, tak naprawdę wiesz, o czym mieliśmy również porozmawiać i to, co mieliśmy w agendzie, bo mhm. drodzy Państwo, chcemy dzisiaj z Krzyszkiem poruszyć dwa obszary słuchania. Jeden to jest biznesowy, a drugi rodzinny, bądź co bądź podcast biznesowy, więc temat jest dla nas dość istotny. I mówisz, że na chwilę obecną i dzień dzisiejszy, czyli po prostu teraz słucham Ciebie po to, żeby wyciągnąć jakieś informacje, które są dla mnie ważne. Akurat teraz chcę wyciągnąć informacje, które są dla mnie i mam nadzieję dla słuchaczy również ważne pod kątem słuchania, jak robić to do Dobrze. Natomiast, jeśli przejdziemy do biznesu, to w zasadzie wszystkie rozmowy sprzedażowe na tym polegają. Ja chcę wiedzieć, co jest ważne dla mojego klienta, żeby się w ogóle zorientować, czy ja mogę mu jakkolwiek pomóc. Nie? Czyli, tak. jak w kontekście rozmów sprzedażowych ma się słuchanie. Dlaczego mnie to interesuje? No bo z jednej strony ja muszę się czegoś dowiedzieć, natomiast z drugiej strony to nie może być tak, że ja, wiesz, spotykam się z człowiekiem, którego w życiu na oczy nie widziałem. Dzień dobry, panie pani Kowalski, to pan mi teraz mówi, co jest dla pana ważne. Przecież to nierealne. Nie? Okej, okay. a pytanie, co jest dla tej drugiej strony ważne, nie? Mhm. Bo dla tej drugiej strony ważne będzie pytanie: czy ja ci mogę zaufać? I teraz wiesz, znając to, Znaczy co ta ty druga robisz, strona się będzie jakby próbowała taką informację znaleźć u mnie, tak? O to tak, chodzi Tak, ona ci będzie, pyta będzie to pytanie zadawać. Znaczy, mhm. jak przychodzisz do kogoś i zaczynasz z nim rozmawiać, to to jest jedno z pierwszych pytań, które mu zadajesz. Nigdy tego nie zadajesz wprost, ale zawsze jakby chcesz się tego dowiedzieć, mieć takie poczucie, czy, czy, czy ja ci mogę zaufać, nie? Mhm, I teraz wiesz, zajmujesz się doradztwem, firmom, w związku z czym przychodzą do ciebie szefowie firm. I widzą gościa, który no, mówi, że może im pomóc, nie? Mm -hmm. Ale jest pewien taki um, problem w tym, żeby otworzyć się i powiedzieć: No, to jest firma, którą budowałem przez ostatnie 20 lat, i ona tu, tu, tu i tu nie działa, nie? Mm -hmm. Albo co ci... najgorsze, nie wiem, gdzie nie działa. Tak, nie? albo nie wiem, gdzie nie działa, nie? I to jest jakby odsłonięcie się. W związku z czym, żebym ja się był w stanie odsłonić, to ja muszę mieć, jakby doświadczenie tego, że ja mogę temu drugiemu człowiekowi zaufać. Nie? To z jednej strony. Mhm. A z drugiej strony muszę mieć też, jakby taką wiarę w to, że on jest mi w stanie pomóc. Mhm, okay. no bo być może mogę zaufać pani Jadzi, która pracuje w spożywczaku naprzeciwko, bo jest miła, sympatyczna i mnie lubi. Jasne. Ale nie będzie w stanie mi powiedzieć, co ja z tą firmą mam zrobić, nie? Mhm. I, I ten drugi element, czyli mieć poczucie, że ten człowiek może mi pomóc, to jest, jak rozumiem, zupełnie inny obszar działania, bo to jest obszar związany no, z budowaniem wizerunku, z komunikacją, z marketingiem i tak dalej, prawda? Też. I to jest jakiś. No, taki, jak to ładnie mówią, reason to believe, tak? Czyli muszą jakoś wiedzieć w jakikolwiek sposób, że ta druga strona może mi pomóc. No i dopiero potem cała ta rozmowa no, sprzedażowa będzie miała sens z punktu widzenia no, odpalenia procesu sprzedaży. Też. I teraz jakby zobacz, że I... mam wrażenie, że często sprzedawcy, którzy przychodzą, nie wiem, ja ostatnio często rozmawiam z gośćmi od fotowoltaiki, nie? nie ty jeden przypuszczam. Pewnie tak. Co prawda, ostatnie już te rozmowy są krótsze, bo mówię już dziękuję mam, ale jakby te rozmowy dalej są. Natomiast mm -hmm. ci handlowcy często chcą tak mocno pokazać to, że się znają, że można im zaufać, że są profesjonalni, nie? że mm -hmm. wystrzeliwują swoją wiedzą. No, zagadując rozmówcę, natomiast zapominają tak naprawdę o tym, że najpierw muszą posłuchać, najpierw ja muszę mieć doświadczenie tego, że ty w ogóle wiesz, o co mi chodzi, mm -hmm. że w ogóle mnie rozumiesz. W związku z czym, no i zobacz zresztą, że, że często jest tak, że ludzie, którzy nas słuchają, którzy są pewni swojej wiedzy i trochę zakładają to. Że druga strona też wierzy w to, że oni są kompetentni, jakby łatwiej jest im zaufać niż komuś, kto po prostu od razu wystrzeliwuje różnymi propozycjami rozwiązań. No, a tak naprawdę jeszcze nie wysłuchał dobrze tego, w czym jest problem. Nie? Mm -hmm, mm -hmm. No tak, ale on strzela z kolei swoją listą rozwiązań, które posiada, licząc na to, że ty się do czegoś po prostu dopasujesz. O, poproszę trzecie B. Trzy razy. No, no tak, nie? Tylko tylko czy to jest skuteczne, nie? Mam poczucie, że nie jest, że najpierw trzeba zrozumieć jakby w czym jest problem. A no trochę to. jak z lekarzem, nie? Który jak ci nie robi wywiadu, zresztą to jest ciekawe, pamiętam jakiś artykuł bodajże Pawła Tkaczyka, który mówił o tym, że jak sobie patrzymy na recenzję, czy na opinię ludzi na znanym lekarzu, to najczęściej tam się właśnie pojawia odniesienie do empatii, do tego czy ktoś miał czas i czy wysłuchał, nie? Tak, tak, to, a to prawda jest. Wiesz, na znanego lekarza czasem zaglądam, nie da się ukryć, no, nazwijmy to zainteresowania rodzinno-zawodowego. I jak sobie czytam różne opinie, nie tylko na profilu mojej żony, oczywiście, mhm. to faktycznie, tak jak mówisz, nie? fajny pan doktor, pani doktor, bo mnie wysłuchał. Tak? Jak, jak z nim, z nią porozmawiałem, no to się okazało, że ja wiem, co się w ogóle ze mną dzieje. A tak. z drugiej strony są też takie, też takie opinie, straszny ham, ale dobry profesjonalista. No nie? No jak już nie masz alternatywy, to idź, bo krzywdy ci nie zrobi. Aczkolwiek nie będziesz wiedzieć, co się dzieje. No i, i rzeczywiście, jeśliby taki profesjonalista dorzucił sobie jeszcze troszkę empatii, to myślę, że mógłby mieć no, na pewno lepsze opinie, aczkolwiek pewnie też przyjemniej i jemu, i jego pacjentom by się pracowało. I pewnie, no dokładnie. Myślę sobie, że o ile wiesz, z mechanikiem samochodowym możesz to przeżyć, o tyle lekarza potem będziesz unikać, nie? No tak, bo nie chcesz mieć tej traumy za każdym razem, kiedy tam no. idziesz, prawda? To prawda, to prawda. Dobrze, czyli jeśli chodzi o część biznesową, to, to taką głównym celem słuchania jest, jak rozumiem, to, żeby nasz rozmówca, był w stanie zrozumieć, że my, co, że my możemy mu pomóc, tak? Ale żeby on wiedział, że my możemy mu pomóc, no to on musi wiedzieć, co on musi wiedzieć. Wiesz I to co? jest jakby następny poziom już to, że on wie, że my mu pomożemy. Tak, znaczy, my na tym zyskujemy to, że y, jeśli ktoś nam zaufa, to jest w stanie się przed nami otworzyć i mhm. jesteśmy w stanie dojść do tych najważniejszych informacji. Mhm. I wtedy, i to jest jakby jedna kwestia, nie? Druga kwestia jest taka, że y, jeśli ktoś jest niewysłuchany, to trudno jemu też słuchać, nie? To znaczy w nas jest, to jest coś dobre. takiego... Mhm. To, to, tak, to jest, to jest ciekawe. Czyli, Pioczka, jeszcze raz to powiem, bo to wydaje mi się dość istotne. Czyli jeśli ktoś czuje się niewysłuchany... To i jemu będzie trudniej słuchać, jakby nas z takim podsumowaniem tej rozmowy. Tak, to o to Ci chodzi? Tak, bo on cały czas ma w sobie taki wiesz, coś tam gdzieś w ustach, co chce wyrzucić, chce powiedzieć, nie, i się na tym skupia, nie? że ja mm -hmm. jeszcze nie powiedziałem o tym, o tym, o tym i o tym. Natomiast jeśli my go wysłuchamy, jeśli on wyrzuci z siebie to wszystko, co potrzebuje powiedzieć, no to wiemu się włączy, ok, to ty już powinieneś pewnie wszystko wiedzieć, teraz ja cię słucham. Nie? Ja mam poczucie, że, cię, że ty mnie rozumiesz. Wiem, o co. Wiem, że ty wiesz, o co mi chodzi. No i teraz jestem w stanie przyjąć to, co mi mówisz. To mm -hmm. się okay. też w ogóle wiesz. Świetnie sprawdza w kontekście dzieci. O, płynnie przeszedłeś do rodziny. Tak. <laughs> nie no. wiem, czy jeszcze do tego biznesu nie będziemy wracać, ale w kontekście dzieci. Mm -hmm. Jak one. Nie wiem, ja mam. Trójkę, dwójka jest taka, że już można ich słuchać bardziej, bo mówią i, i jakby można ich rozumieć, a trzeci ma niecałe trzy lata i jeszcze niewiele mówi. Mm -hmm. Natomiast chodzi mi o to, że w momencie, kiedy oni są podekscytowani, są wkurzeni na siebie nawzajem, nie? No to jak ja przyjdę i powiem im spokojnie, no to oni się nie uspokoją, nie? Ale jak przyjdę i powiem, powiedzcie o co mi chodzi, uspokójcie się, przytulę i oni najpierw wyrzucą z siebie to wszystko, co mają gdzieś tam na wątrobie, że ktoś im coś tam zabrał albo nie wiem co jeszcze, to wtedy są w stanie przyjąć pytanie, okej, okay, to co możemy z tym teraz zrobić, nie? I wtedy skupiamy się na szukaniu rozwiązań. Znaczy w ogóle, no. wiesz, jak ja obserwuję, ty niekiedy niektóre z tych swoich rozmów z dziećmi publikujesz na Facebooku uh -huh. z odpowiednio oczywiście analitycznym komentarzem, co jest, co jest fajne w tym wszystkim. Natomiast zadziwiają mnie niekiedy te twoje wpisy, bo, bo to jest tak, że przyjdzie do ciebie, wiesz, syn z jakimś rysunkiem, ty jesteś w stanie z tego wyłapać, że on na przykład, nie wiem, źle się czuł w przedszkolu, wiesz, to trochę już abstrahuje. Aczkolwiek to są dla mnie tak odległe skojarzenia między jednym a drugim, a że to wiesz, trzeba jakoś te dzieciaki umieć słuchać. Nie? No więc, jakie tu są takie, no nie wiem, dobre praktyki słuchania dzieci? Wiesz, co? Dla mnie dobrą praktyką słuchania dzieci i w ogóle słuchania wszystkich, bo mhm. dzieci no, są mniejszymi ludźmi, po prostu. Nie? Natomiast myślę sobie, że ja w ogóle uważam, że ja się uczyłem słuchać najbardziej od moich dzieci właśnie. Mhm. Nie, że jakby nie wiem, trochę książek przeczytałem, na różnych szkoleniach byłem, natomiast to i mam taki epizod życiowy, że po bodajże ośmiu miesiącach urlopu macierzyńskiego mojej żony, to ja zostałem z Jasiem i potem przez długi czas, i właściwie cały czas tak jest, że ja pracuję bardzo dużo w domu mhm. i mam jakby z nimi dużo kontaktu i dużo czasu spędzamy razem, to ja uważam, że od nich się najwięcej jestem w stanie nauczyć. Dlatego, że to oni są jeszcze jakby świezi i nieskażeni takim, taką próbą udawania czy maskowania. Jak coś w nich Jasne. jest, to po prostu mówią. Nie? I teraz taką lekcją, którą ja od nich najbardziej wyciągam, to jest to, że ludzie nie mówią o mnie, tylko mówią o sobie. Y -y -y. I to nie? rzeczywiście nie tylko dzieci, ale dorośli również. Tak, nawet tak. Nie, wiem, czy nie bardziej. I teraz y myślę sobie, że znowu wracając na chwilę do biznesu. Jak ktoś mi zada jakieś pytanie i powie mi, pan mnie nie rozumie na przykład, nie? Mhm. To, to nie jest kwestia tego, że ktoś mi mówi, że ja jestem idiotą i nie potrafię pojąć jakichś pewnych rzeczy, ale on mi mówi, przez to pan mnie nie rozumie, i ja się nie czuję zrozumiany. Mhm, nie? wiesz, teraz... Dla mnie to jest fenomenalny komunikat, bo daje nam. Przede wszystkim informację zwrotną, tak? tak Hello, no nie dogadaliśmy jeszcze tematu, pociągnij go dalej, prawda? Więc to pokazuje tak. też, jak rozumiem, otwartość do dalszej rozmowy, a nie zamknięcie. Chyba, że znowu źle interpretuję. Myślę, że no że tak jest, nie? W sensie mhm. tylko, że często mam wrażenie, że jak rozmawiam, rozmawia się z ludźmi przede wszystkim jakby takimi, którzy jeszcze szukają potwierdzenia własnej wartości, to to pan mnie nie rozumie, be, może być odbierane jako pewien atak, nie? W sensie jako takie stwierdzenie nie jesteś wystarczająco profesjonalny na przykład, mhm. nie? Albo coś w tym stylu Jasne. i wtedy ja się będę bronił, jakby no, do, dopytywał i mówił, wiesz, ale chodzi mi o to, o to i o to, nie? A, znaczy, ja nie wiem Krzyśku, czy teraz nie Wchodzimy jeszcze na inny poziom, bo kwestie związane z zaniżonym poczuciem własnej wartości to jest w ogóle, wiesz, temat rzeka. I myślę, że to sobie na chwilkę odłóżmy na bok, bo to jest, znaczy, to jest ważne. Nie chcę powiedzieć, że to nie jest ważne. Mhm. Natomiast jeśli byśmy się weszli w dygresję, w kwestię, wiesz, poczucia własnej wartości, to no trochę nam się zejdzie. Wróćmy na chwilkę y Do słuchania. Tak, natomiast Aha. mam wrażenie, że to jest mega istotne właśnie w tym kontekście, że jeśli mhm. ty wiesz, że ktoś nie mówi o tobie, to jesteś w stanie się odczepić i skupić na nim. Mhm. Nie? I dlatego jakby mam poczucie, że to poczucie własnej wartości, jakby świadomość własnej wartości jest mega istotna w tym, że jeśli tego nie masz, to ci będzie bardzo trudno słuchać. Dobra, dobra, zgodzę się z tym. I to jest nie? nie tyle, że znaczy nie tyle. Nie tylko poczucie własnej wartości, ale też po prostu wybieranie tak. takich komunikatów personalnie. I, a to z tego wynika, nie? Znaczy tak, ze świadomości nie tyle, tego, kim tylko, jesteś. Nie mm -hmm. no. Tak, tak. Dobra, no to yy, masz rację. <laughs> Trzeba było w tę stronę pójść. E z dzieciakami też kojarzę, jest niekiedy taka sytuacja, w której po prostu nie chce nam się ich słuchać. Nie? Ja oczywiście znowu generalizuję, bo dzieciaki bardzo często dochodzą do wniosków, które my już dawno temu uznaliśmy, że świat w taki sposób funkcjonuje. Nie jest to dla nas nic oczywistego. I teraz powiedz mi, jak sobie przede wszystkim radzić z tym, żeby właśnie taki dzieciak jak do ciebie przyjdzie, i, i wiesz, po prostu. Objawia ci prawdy, które dla niego są, wiesz, odkryciem Ameryki, a ty zdajesz sobie sprawę z tego, że to w zasadzie jest jak 2 plus 2, jest pewna oczywistość, i widzisz, że za chwilę będzie z tego 15 minut opowiadania. Nie? No i co chcesz powiedzieć? No dobra, dobra, wiem o co ci chodzi. Nie? I tak. to, jak rozumiem, może ściąć takiego dzieciaka. No właśnie, co robić, żeby tak nie robić? Kiedy się w ogóle zorientować, że takie myśli chodzą ci po głowie? Wiesz co, ja się chyba wstaję wtedy skupić po pierwsze na, na procesie, na pytaniu, okej, okay, powiedz mi, jak do tego doszedłeś, bo to jest dla mnie ciekawsze, nie? to jakby jest jedna kwestia, a druga kwestia jest pytaniem trochę, znaczy skupić się na dziecku, a nie na odkryciu, w takim sensie, co ci to daje, jakby dlaczego to jest dla ciebie ważne. I, yy, I to dla mnie jakby są rzeczy, które dla mnie są ciekawe wtedy. Nie? w sensie ja, ja chętnie słyszę o procesach, które gdzieś tam wiesz w nich zachodzą i co odkrywają. Niekoniecznie rzeczywiście cały czas o tym jakby co to jest i jakby no, jak ktoś mi tłumaczy coś, co ja już wiem, to jakby wiem, ale jeśli dojdę do tego, dlaczego to dla niego jest ważne, to dla mnie staje się ciekawsze. A to jest super, co mówisz, bo... Pozwala nam to faktycznie z dużym zainteresowaniem słuchać takiego malucha, bo nie słuchamy jakby tej części merytorycznej, która jest oczywista już dla nas na tym etapie, tylko słuchamy jego procesów dojścia do wniosków, przekładania tych wniosków na codzienne życie. Super, to, to jest fajne. Dla mnie powiem nowość, żeby to w ten sposób do, do tematu słuchania oczywistych oczywistości podejść. No bo zawsze jest jeszcze ta alternatywa, czyli po prostu no dobra, no, mam świadomość, wiem, że to jest ważne, ja muszę tego wysłuchać, aczkolwiek prawdopodobnie dzieciak jest w stanie wyrzucić, że ja to robię trochę jakby z obowiązku, bo jestem rodzicem i ustaliłem, że tak będę robić. To, nie? to jest też inny sposób słuchania. Tak, no natomiast to też jest pytanie: wtedy warto się posłuchać, jakby dlaczego ja nie mam tej przestrzeni, nie? Mhm. Ale też i znowu przeskakując do trochę wiesz, do innych osób też, na przykład do biznesu, mhm. jeśli ktoś mi strasznie nudzi, a o tym mówię, o tym mówi to być może warto zrobić stop i zapytać, dlaczego my w ogóle o tym rozmawiamy, nie? co w tym jest dla pana ważnego albo dla pani. Aha, i być może ta druga osoba jest na przykład w trybie prezentacyjnym, to często spotykamy tak. u sprzedawców, którzy są wyszkoleni w jakiś standardowy sposób, on ma swoją prezentację, która ma 50 stron, zaczyna się już od najdawniejszych lat, nasza firma na tych ziemiach robiła to i tamto, to jest... I, i, i no, okay. zadanie pytania, po co o tym rozmawiamy, może być traktowane również jako atak i co wtedy? I wtedy no, pytanie, czy chcemy, w sensie, co, jak, jaki cel w ogóle mamy, nie? czy chcemy y, właśnie skrócić tą rozmowę i powiedzieć, wtedy moim zdaniem warto postawić granicę. Pani mam 5 minut albo mam 10 minut, za 10 minut mam rozmowę, telefon, cokolwiek innego i muszę do tego czasu się zmieścić, w związku z czym chcę wiedzieć o najważniejszych rzeczach. Nie? Mm -hmm. To jakby jest jedna kwestia, ale druga kwestia jest też chyba taka, że czasem ktoś o pewnych rzeczach mówi, dlatego że dla niego to jest ważne. Mm -hmm. I to pytanie, dlaczego my w ogóle o tym rozmawiamy, albo co tutaj jest najważniejsze, jakby skupi uwagę tej drugiej osoby dokładnie na tym, co dla niego będzie istotne. Jasne. Ja czasem też stosuję, w, pracując jako coach, w kontekście opowiadania klientów o różnych problemach, opowiadania o tym, co ich trapi. pytam o to, czy ja mogę im przerywać. Mhm. Nie? I wtedy, w momencie, kiedy ktoś mi mówi yy, no, o swoich problemach i opowiada mi wiesz, jakby różne dygresje, które on uważa, że ja powinienem yy, wiedzieć, to ja często pytam: Dobrze, czy ja mogę ci przerwać, i czy to jest rzeczywiście to, o czym powinniśmy teraz rozmawiać, czy to jest najlepszy sposób wykorzystania naszego czasu mhm, w jest. tym momencie? Nie? I to sprawia, że ludzie fokusują się na tym, co rzeczywiście jest istotne. Okej, okay. i nie dajemy porwać się dygresją. Tak. Dobra, dobre jest, dobrze. Natomiast wracając do dzieci, jeśli Aha. jeszcze mogę, to Jasne, w jest. ich przypadku one czasem potrzebują poszukać pewnych rzeczy. Co to znaczy? Nie, to znaczy, że e, wiesz, ja mam dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, nie? w związku z czym one czasem jeszcze nie do końca, w sensie coś dla nich jest ważnego, ale jeszcze nie do końca wiedzą dlaczego. Pewne emocje, które na przykład przeżywają w ciągu dnia, są dla nich tak istotne, że wiedzą, że coś się działo, ale jeszcze nie wiedzą dokładnie o co chodzi i nie potrafią tego same znaleźć. I wtedy zostawianie im takiej przestrzeni na to, żeby one to znalazły, nie? i poczekanie na, na ich moment, jakby kiedy tam się te neurony wszystkie pospotykają w odpowiednich miejscach to to jest jakby ten moment, w którym no rzeczywiście oni będą w stanie o tym głębie jakby powiedzieć, odnaleźć to, co było najbardziej istotne, nie? że był jakiś taki trudny moment, kiedy ktoś im, nie wiem, zabrał zabawkę, powiedział coś niemiłego albo jeszcze coś innego i wtedy to zostawienie przestrzeni na to, żeby one sobie swobodnie na początku pogadały, jakby pełni trochę taką rolę, że one sobie w ten sposób porządkują świat. Mhm, okej, okay, czyli porządkują przez opowiadanie o tym, o tym tak? Bo, bo też muszą tak. ubrać to w słowa, przekazać dalej. To ma sens, to ma sens. Fajne. W kontekście rodziny jeszcze chciałem cię o jedną rzecz zapytać, póki mi to nie umknie. Bo parę miesięcy temu nagrywaliśmy z Agnieszką Pieniążek też odcinek podcastu o tym, że rodzina przedsiębiorcy musi być fajna, po prostu życie przedsiębiorcy musi być fajne. I tam poruszaliśmy taki dość newralgiczny moment, kiedy przedsiębiorca wraca do domu, no nie? i tam na niego napada żona, mąż. I dzieciaki, i wszyscy coś od niego chcą, tak? a ten człowiek wraca, jest zrąbany, ma na głowie mnóstwo problemów, po prostu jedyne, o czym marzy, no to chwila spokoju, a to, co zostaje za drzwiami, jest tego spokoju dokładnym przeciwieństwem. Agnieszka tłumaczyła, z czego to wynika, z zupełnie innego środowiska w domu, w pracy, przedsiębiorcy i tak dalej. Chciałbym, abyś ty jakoś mógł się ustosunkować do tego pod kątem słuchania, właśnie w jaki sposób nastawić się na słuchanie tych naszych domowników, żeby powrót do domu nie był przykrym obowiązkiem, a no taką radochą, nie? że wracamy z bananem na twarzy, bo właśnie idziemy tam, gdzie tak naprawdę sobie zaprojektowaliśmy to nasze życie, tych naszych ukochanych ludzi, których mamy właśnie za drzwiami. Mhm. Wiesz co, myślę, że to na kilku poziomach Znowu pewnie można rozpatrywać Pierwsze, jakie mi przychodzi na myśl To stworzenie sobie Pewnych rytuałów przejść mhm. Nie, tego, że Jakby ja pewne rzeczy zamykam w, w pracy I wracam do domu I staram się jakby to trochę oddzielić Jasne, mhm. jeśli tu tak trochę jest. przeszkadza Home office, jak rozumiem, prawda Bo to te, te, te rozdziały Są mniej wyraźne tak, i warto je sobie stworzyć. Nie? To znaczy, my na przykład pracujemy, ja pracuję w domu, mam gabinet, w którym zasadniczo tu pracuję, w innych miejscach staram się nie pracować. Nie? Kilka lat temu mieszkaliśmy w mieszkaniu i też pracowałem w domu. Miałem sekretarzyk taki z który można było zamknąć. I to był jakby taki motyw, że tam pracuję, ale potem, w momencie, kiedy tą pracę kończę, to jestem w stanie zamknąć sobie drzwiczki do tego, czy zrobić coś, co. No, co będzie takim rytuałem, który naszemu mózgowi powie też o tym, że, no, że tam coś y, kończy się pewien etap. Nie? Jasne, jasne, super. Mhm. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, jaka mi przychodzi na myśl, no to właśnie pytanie, czy czasem y, jakby mam wrażenie, że praca jest często łatwiejsza niż, y, niż dom, mhm. że mamy poczucie sprawczości większe. Nie, że mamy jako przedsiębiorcy też zwłaszcza pewnie, mamy jakby większe poczucie mocy i tego, że mamy wpływ. No i zdecydowanie łatwiej obserwować wyniki. I łatwiej obserwować wyniki, Nie, natomiast w kontekście domu, no, jak się ma małe dzieci na przykład, nie? No to jakby wiadomo, że tam po prostu jest to mniej ciekawe pewnie. Nie? Mm, mm, mm. No i teraz pytanie, co ja mogę sobie w głowie zrobić, żeby to było ciekawe. Nie? Co ja mogę, jaki proces mogę zrobić, żeby to rzeczywiście było dla mnie interesujące, żeby to było fajne, żeby to było czymś, co no, ja będę chciał tak, tak mieć, nie? Mhm. I tutaj y, my jesteśmy teraz w trakcie przygotowywania y, z żoną webinaru na temat tego, w jaki sposób znaleźć czas w rodzinie, bo zrobiliśmy jakiś czas temu ankietę. Oprócz tego, że ja uczę słuchać, to razem z żoną prowadzimy też jakby taką stronę, na której prowadzimy właśnie kursy, czy wspieramy ludzi w budowaniu relacji. I zrobiliśmy kilka tygodni temu ankietę na temat tego, z czym się ludzie najczęściej borykają i oni mówią, że z brakiem czasu. Ja mam poczucie, że za tym brakiem czasu stoi. Yy, tam może sta mogą stać różne tak. rzeczy. Znaczy, z jednej strony rzeczywiście brak czasu, ale z drugiej strony może być tak, że to jest po prostu mało interesujące. Albo że my chcemy od tego uciec. nie? No tak. i teraz warto by się było temu dobrze przyjrzeć, co ja zrobię, żeby to życie było jakby. Po prostu fajne i żebym ja chciał tam być, nie? Żebym ja chciał y, z tymi ludźmi przebywać. Nie jakieś I... założenia mieliśmy na początku budując te rodziny. To trzeba by może no się właśnie, cofnąć nie? i sobie przypomnieć. To jest pytanie, co po kolei poszło nie tak, nie? Gdzie coś zgubiliśmy? Ja pamiętam taki żart z początku pandemii, jak wszyscy przechodzili na na właśnie pracę zdalną czy nauczanie zdalne, jak to ludzie mówili, że żartem, że no, bo spędzali trochę czasu z własną rodziną i okazuje się, że to całkiem fajni ludzie, <grym> Tak, było coś takiego. E, no i pytanie, gdzie to się, po, gdzie to się gubi, nie? I tutaj Co? chyba dla mnie takim kluczowym, taką postawą, która w tym słuchaniu może pomóc, jest ciekawość. A to nie? widzisz, to się przebija w zasadzie od samego początku naszej rozmowy. Tak. Bez tej ciekawości drugiej osoby bardzo trudno jest faktycznie mieć ochotę jej słuchać. Nie? No bo jeśli mamy na starcie przeświadczenie, że z drugiej strony jest strasznie nudna i wręcz głupia osoba, to ciężko się zmusić do tego, żeby ją słuchać. Chyba tylko po to, żeby znaleźć jakąś dziurę w jej rozumowaniu i móc potem sobie z niej żartować. Natomiast no, jakby nie o takim rodzaju słuchaniu, wydaje mi się, mówimy dzisiaj. Tak. I ze słuchaniem bliskich jest o tyle trudniej. Że my mamy poczucie, że ich znamy. Mhm. Nie? Natomiast czy tak jest naprawdę? Myślę sobie, że może być tak, że po kilku latach my się gdzieś gubimy, Nie? że jak ja sobie myślę o, o mojej rodzinie, o moim związku z żoną, to myślę sobie, że ula sprzed 10 lat, kiedy się poznawaliśmy i planowaliśmy małżeństwo, to jest trochę inna osoba niż ta, którą, którą ona jest teraz. Nie? Mhm, że teraz to jest, jest 10 lat starsza, jest mamą trójki dzieci, od 10 lat jest żoną. Pewnie małżeństwo ze mną też się w jakiś sposób zmieniło. No pewnie. Nie, bo jesteśmy wypadkową ludzi, z którymi przebywamy, w związku z czym to też jest jakby taka kwestia, że że pytanie, czy my nadążamy za tymi ludźmi, nie? Mm -hmm. że oni się zmieniają, zmieniają się niepostrzeżenie. Nie? Trochę jak dzieci nam rosną, a potem jedziemy do dziadków i oni mówią po kilku miesiącach, o, ale urośliście, nie? a my mm -hmm. tego nie widzimy. No i my się tak zmieniamy. I to jest pytanie, w jaki sposób wzbudzić w sobie ciekawość, żeby odkryć y, jakby tego człowieka, nie? który mm -hmm. siedzi naprzeciwko nas przy śniadaniu, to z jednej strony, y, a z drugiej strony, jak cały czas być obecnym w życiu tych ludzi, żeby jakby uczestniczyć po prostu. Nie? żeby Ale wiedzieć. Wiecie, to, jest, to, jest, to jest mega, co mówisz bo jak patrzę sobie na, na to, co się dzieje wokół, na ilość wiesz rozwodów rozbitych, rozbitych rodzin. Bardzo dużo ich jest właśnie w momencie, gdy te dzieciaki już dojrzewają, wyjeżdżają z domu nazwijmy to, bo zostają ludzie, którzy po tam dwudziestu paru latach, Zastają w domu pustym, tak na dobrą sprawę, wiesz, kompletnie obcą osobę. Nie? Bo I że nic ostat... nas nie łączy, nie? Tak, przez ostatnie ćwierć wieku ich rozmowa. Nawet jeśli one nie były jakoś dramatycznie złe, wiesz, kłótliwe i tak dalej, to się sprowadzały do zadań typowo logistycznych, tak? Dzisiaj ty odwozisz dzieci, a ja robię obiad, ty odwieziesz ich tam na, nie wiem, na, na jakieś dodatkowe zajęcia, na wakacje jedziemy tu i tam, wiesz, to jest taka typowa project management. Wiadomo, że jest to element niezbędny w życiu rodzinnym, natomiast jeśli tylko i wyłącznie z tego takie życie rodzinne się składa, to raczej na dobrej przyszłości nie będzie przed nim. Tak, i to jest też pytanie, wiesz, jakby dużą, kolosalną zmianą w życiu rodziny jest pojawienie się dzieci, nie? Mm -hmm. I pytanie, czy w momencie, kiedy dzieci się pojawiają, czy one się nie stają centrum rodziny, tak. co nie jest doby, tak naprawdę, nie? Tak, tak. Bo centrum jednak małżeństwa i rodziny powinna być relacja między mężem a żoną, czy między partnerami. Nie, dlatego, że ona przetyfa. Ona powinna zostać w momencie, kiedy jakby dzieci już wyfuną z gniazda, nie? No tak, bo A jeśli dzieci skupiamy... wywróczone na jakiś czas, tak? no właśnie. Jeśli skupiamy się tylko i wyłącznie na dzieciach, no to pytanie, co oprócz nich nas łączy, nie? I to rzeczywiście może być problem. Przeszliśmy, Krzyśku, do elementów rodzinnych, małżeńskich i tak dalej. Ja myślę, że pomału musimy lądować, bo też czasowo trochę już nam się zeszło. Pytanie, czy masz może, wiesz, trzy słowa podsumowania, jakieś takie najlepsze na świecie praktyki dobrego słuchania, powiedziałeś już trochę w kontekście dzieci, w zasadzie dorosłych też, ale wiesz, takie najważniejsze rzeczy, jakbyś jedną, dwie mógł nam na koniec zostawić. Wiesz co, myślę sobie, że jakby pierwszą jest właśnie to bycie ciekawym. Żeby być ciekawym i zakładać, że nie wiem. Nie? Żeby w momencie, kiedy spotykam się z drugą osobą, nie mieć takiego poczucia, że ja wszystko wiem o nich i jestem w stanie dokończyć zdanie. Mhm. A to w I kontekście Zakładać rodzinnym. wiem, o co ci chodzi. Tak już, tak. już muszę. mówić. No, że, że to jest jakby jedna z takich rad. Drugą pewnie jest to, żeby jak słuchamy. Nie przygotowywać sobie od razu odpowiedzi na pytanie. Nie? To znaczy, najpierw pozwolić komuś um, dokończyć, potem wziąć oddech i potem dopiero zacząć mówić. Mm -hmm. E, hmm. A trzecia rzecz, e, która chyba ja od tego często zaczynam uczenie słuchania, e, to jest jakby wiedzieć, że ludzie nie mówią o mnie, że ludzie nie mówią o nas i to się przydaje, zwłaszcza w momencie, kiedy my jakby ulegamy pewnym emocjom, kiedy się wkurzamy na to, że ktoś nas atakuje. To jak sobie to przejmujemy, że to nie jest o nas, ale to jest pokazanie ich potrzeb, to też może nam bardzo dużo ułatwić. Super. Pięknie dziękuję, Krzyszku. W takim razie ja za naszą rozmowę. Drodzy Państwo, ja oczywiście zapraszam Was również do podcastu, który Krzysiek prowadzi. Podcast dość łatwo znaleźć, bo nazywa się Sztuka Słuchania. Krzysiek też, co zresztą powiedział, wraz ze swoją żoną robią przeróżne kursy. Natomiast dostałem zakaz, słuchajcie, linkowania do nich. A to z tego prostego powodu, <laughs> że Krzysiek mówi o nich w swoim podcaście, więc to wiecie, jest taka lekka incepcja. Trzeba najpierw wejść na podcast, znaleźć odcinek o tytule, który nas interesuje, i prawdopodobnie gdzieś pod koniec będzie call to action. Kup Pan kurs i wtedy można taki kurs kupić. Sorry, nie mogę go zalinkować. No życie. Krzyśku, dziękuję Ci bardzo za naszą rozmowę. Pierwsza, ale myślę, że nie ostatnia. I do zobaczenia przy kolejnej okazji. Cześć. Dzięki również. Hej.